Radio DOKSA Radio w dobrym tonie. Dziś porannym gościem Radiadoksa jest pan poseł Janusz Sanocki, poseł niezależny. Witam serdecznie. Witam serdecznie państwa. Za oknami, jeszcze tutaj chyba nawet w Opolu, delikatnie pruszy, jak dojazd do studia Oj, na fatalnie, ślisko. Oj, Fatalnie, fatalnie. Opole jest kompletnie nieodśnieżone. To muszę powiedzieć, pod coś żaden saguruje. Ale nie o pogodzie będziemy rozmawiać. Nie, nie brakuje zapewne osób, które w ostatnich tygodniach oglądając relacje z Sejmun no już pogubiły się w tym, co, co tam się działo w przepychankach między partią rządzącą a opozycją. Nie jest pan związany ani z obozem rządzącym, ani z opozycją. Panu jako posłowi niezależnemu trochę z boku lepiej chyba na to spojrzeć. Być może udaje się w taki sposób spojrzeć. Czy może pan też już czasem się pogubił? No, nie, to znaczy mam swoją wizję tych, tego, co się dzieje, bo obserwuję to od środka. Znaczy, sam, sam ten konflikt był, tak jakby koi zapytać, o co był ten konflikt, to właściwie nikt nie wie, prawda? Dzisiaj nie wiadomo, o co protestowała opozycja. Ten konflikt w Polsce przybrał charakter niebywale emocjonalny i taki no, destrukcyjny, trzeba powiedzieć. I muszę powiedzieć, że z obydwu stron. Co prawda w tej akcji teraz yy, o wiele bardziej się skompromitowała opozycja moim zdaniem w moich oczach, no bo takie te niepoważne zachowania, wszystkie wyjazdy na te Madery inne i tak dalej i właściwie protest, który przedłużany nie wiadomo po co. Niemniej do zaognienia też przyczynia się strona rządowa. Prawo i Sprawiedliwość jakby szuka tego konfliktu wokół spraw, moim zdaniem, drugorzędnych. No tak? Zresztą to zarzucał pan prezesowi, czy PiSowi w liście otwartym do prezesa tak, Kaczyńskiego. Tak, bo, bo uważam, że w Polsce jest kilka spraw, no, pierwszego, że tak powiem gatunku, pierwszy, które powinny być rozstrzygnięte w i załatwione, a nie są załatwione. Na przykład wymiar sprawiedliwości czeka na głęboką, strukturalną zmianę. To, co się dzieje w polskich sądach, to woła o do nieba. Do mnie z całej Polski ludzie z więzień z, z, przesyłają listy, z, ludzie poszkodowani przez sądy, przez sędziów. Teraz dostałem taki list człowieka, który cztery lata siedzi w areszcie tymczasowym. No, po prostu to, to no, kompletnie woła o pomstę do nieba. I tutaj są przyczyny ustrojowe: to znaczy, sądy polskie są skonstruowane, ustawa o ustroju sądów pomija, łamie czwarty artykuł konstytucji, fundamentalną zasadę suwerenności narodu. Demokracja jest oparta na tym, że władzę z sprawuje naród. W polskiej konstytucji artykuł 4 o tym mówi. Władza zwierzchnia należy do narodu. Naród sprawuje ją bezpośrednio albo przez swoich przedstawicieli. Tymczasem sędziowie sami siebie wybierają. Po prostu stworzono zamkniętą kastę ludzi, oddano władzę publiczną, bo władza sądownicza to jest władza publiczna, to nie jest zawód po prostu jak cokolwiek innego, tylko jest to, jest to funkcja władza publiczna. Oddano w grupie zawodowej, która po prostu sama się kontroluje, sama się wybiera, sama się dokoptowuje. I, i trudno się dziwić, że w tej sytuacji ta władza się błyskawicznie skorumpowała i to należy zmienić błyskawicznie. Jak określić to, co działo się w Sejmie? Bo tutaj już idziemy w kierunku tematów zastępczych, które, którymi zajmuje się akurat władza. Jak określić to, co działo się ostatnio w Sejmie? To jest bezradność opozycji czy może arogancja władzy? Jak na to spojrzeć? To znaczy, z, z jednej strony chyba Masałek Kuchciński się pogubił w, w tej debacie i... Zresztą no, sam przyznawał to, że tak, gdzieś tak. nie wszystko poszło tak, jak należy. Szczerba, aczkolwiek no, może nie należą do moich ulubieńców, ale poseł Szczerba, ale został ukarany trochę na wyrost moim zdaniem. Podgrzało to atmosferę. No przede wszystkim niepotrzebne były te zmiany dotyczące statusu dziennikarzy. No po co to było w ogóle ruszać tego typu tematy, prawda? Kiedy, jak mówię, jest cała masa poważniejszych. Samorząd trzeba naprawić, sądownictwo, ordynację wyborczą zmienić i tak dalej. Tymczasem PiS wyszukuje takie tematy właśnie o na przykład dziennikarzy będziemy ograniczać, prawda? Ich tam jakieś uprawnienia w Sejmie, co natychmiast było wiadomo, że spowoduje kontrakcję opozycji i to pole konfliktu zostało jakoś tak zarysowane. Dało to asumpt posłom opozycji, żeby zrobili całą tą aferę i PiS się dał tutaj sprowokować. No, wtedy 16 grudnia poszedłem do tej sali kolumnowej, porozmawiałem z panem Kaczyńskim, próbowałem go namówić, żeby wrócili posłowie PiS-u na salę główną i tam nawet improwizując stanowisko marszałka gdzieś tam przeprowadzili głosowania, Bo pisma, pozycja tak zwanego silnego gracza. Jest prezydent Pisowski, jest senat, jest większość w Sejmie. No nie można się dawać prowokować w tej sytuacji i z opozycji dawać takie, takie łatwe że tak powiem, paliwo do propagandy, do polityki. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że opozycja w moich oczach jest, pokazuje. Że jest całkowicie nie zainteresowana dobrem wspólnym, poważnymi tematami. Platforma ani nowoczesna ani razu nie podejmują jakichś z tych poważnych tematów i yy, z, krytykując, ataku, na, właśnie nie, nie, mów, nie można mówić o krytyce pis tylko jest to frontalny atak. Jeśli PiS powie białe, to oni mówią zawsze czarne, prawda? Są niebywale przewidywalni i w ten sposób yy, yy, mało wiarygodni. Wspomniał Pan o tym, że był Pan na sali kolumnowej, rozmawiał z prezesem. Na tej sali kolumnowej Pan pozostał i też uczestniczył nie, nie, w głosowaniu. Nie, nie. Ja, nad ja wróciłem, dlatego że uważałem, że tam po prostu nie ma warunków do, do pracy. w posłowie siedzieli. Sala kolumnowa jest na 150 osób przy, mhm. przygotowana. Można tam wprowadzić i 700, ale wtedy to już jest po prostu nie ma warunków do pracy, nie, warunków do zabierania głosu, nie ma tych kart czynnych. A czytników. podoba się Panu budżet? Budżet mi się nie podoba. Budżet, kolejny rok budżetowy zamykamy powiem, dużym deficytem, 60 miliardów złotych. Instytucje państwa są marnotrawne, jest nadmiernie rozbudowana biurokracja na każdym szczeblu. Profesor Kierżun ocenia, że należy w Polsce zwolnić 150 tysięcy urzędników. To jest potężna armia ludzi. W strukturach państwa jest niepełno instytucji, które nie wiadomo do czego służą. No, po co jest Polsce, państwu polskim Polski Klub ścigów konnych na przykład. Albo po co jest Państwowa Komisja Wyborcza, w roku, w którym nie ma wyborów, a dajemy na nią 70 milionów. Te instytucje zatraciły całkowicie w ogóle ludzie kierujący tymi instytucjami. Ale też i, i ludzie, którzy podjęli się rządzenia państwem, jak pani premier, czy pan Kaczyński, czy, czy czołówka pis no nie patrzą na to pod takim kątem, tylko wyszukują, drugo, jak powiedziałem, drugorzędnych pól konfliktu, drugorzędnych kwestii i wokół nich budują jakieś to napięcie, które może da im chwilową popularność, ale na pewno nie, nie naprawia państwa polskiego. Ale budżet według pana został przyjęty legalnie, czy nie? Przyjęty został legalnie, to co do tego nie ma wątpliwości, bo każdy tam mógł pójść i głosować i sądzę, że kworum było, bo skoro powołują się, wiem, że Kornel Morawiecki był ze swoimi posłami, więc przypuszczam, że kworum było. W związku z tym posiedzenie Sejmu może być wszędzie zrobione, prawda? Stworzono tylko takie jakby wątpliwość, prawda? PiS to zrobił niepotrzebnie, bo gdyby zostali na sali głównej i nawet prowadzili te wybory, te głosowania na sali głównej, to, to żadnych atutów dla opozycji by nie dostarczyli w ten sposób. O polscy posłowie podnoszą y, temat y, y, braku opolskich spraw w budżecie. Y, tutaj chodzi y, głównie o y, obwodnice y, drogowe, y, jak pan odnosi się do tego? No, ja przede wszystkim widzę bardzo duże marnotrawstwo na poziomie dyrekcji dróg krajowych opolskiej. Ostatnio miałem w Nysie przypadek, co prawda, wytłumaczono mi, że wszystko jest w porządku, ale to nieprawda, co mi urzędnicy wytłumaczyli. W centrum Nysy wywalono dwa kilometry zdrowego całkiem asfaltu, który spokojnie mógł być jeszcze. Mam zdjęcia porobione. Oczywiście odpowiedziano mi, że była że spękana na nie, te kłamią, w żywe oczy kłamią, przerabiają pieniądze, po prostu na koniec roku mieli pieniądze, w związku z tym wydali tam 13 milionów na remonty. Przypuszczam, że w większości zbędne. W Nysie na pewno było to zbędne i podobnie te pieniądze można było przeznaczyć na obwodnicę. Teraz się kończy obwodnica Nysy. Ostatni etap, patrzę jak to jest, pomimo tego, że już ten projekt odchudzano jakby, i pomimo tego są te skrzyżowanie, którym przejeżdżam, zawsze wracając do miasta, patrzę dwa ronda, nie wiem po co są te ronda. Wszystkie te projekty są robione. Podwykonawcy, jakby są publiczne pieniądze i trzeba je wydać, prawda? Nikt się nie zastanawia na zasadzie dobrego kupca, jak to oszczędzić, jak to zrobić tanio, jak to zrobić prosto, gdzie znaleźć. Nie, nie, to wszystko się jakby rozchodzi. W ty... I potem oczywiście nie ma pieniędzy na, na całą masę potrzebnych rzeczy, jak właśnie obwodnica niemodlina, chociażby, o której tutaj mieszkańcy się dobijają i bardzo słusznie, przecież miasto, przez które przez całe centrum idzie cały ruch na tej drodze. I z pewnością należałoby więcej i tutaj y, położyć na to nacisk. Ale skoro mówi pan, że pan ma udokumentowane nawet, choćby tutaj wracając do tej kwestii asfaltu, to rozumiem, że sprawa będzie miała jakiś ciąg dalszy. No już nie będzie miała ciągu dalszego, bo pan minister Adamczyk nie zareagował, przyjął za wiarygodne tłumaczenia o polskich urzędników I dyrekcji. No i ja, ja mam oczywiście swoją dokumentację. No, no takich spraw jest mnóstwo w Polsce. Marnotrawstwo jest gigantyczne. Ale już skoro zahaczyliśmy o Nysę, to chciałbym właśnie zapytać, to miasto, z którego pan pochodzi, radni podczas ostatniej sesji, piątkowej sesji przyjęli budżet rekordowy dla miasta i tutaj generalnie, jak podkreśla burmistrz, w najbliższych miesiącach ma się wiele dziać. Miasto ma być takim placem budowy, bo i hala sportowa i, i budowa mieszkań, tereny po FSO, dzięki tym inwestycjom miasto ma szybko. Odżyć, jak pan ocenia te inwestycje? Te to, są, to są niestety decyzje błędne i, i czysta propaganda. Miasto jest potwornie zadłużone. Burmistrz zadłuża miasto w tempie 20 milionów rocznie, yy, powiększył, zdublował praktycznie zadłużenie, które odziedziczył po, poprzedni burmistrz. Yy, yy, I to robi na koszt przyszłych, oczywiście. Yy, mieszkanie podatników. Za, za chwilę on przestanie być burmistrzem, a trzeba będzie to długi spłacać. W tej chwili 80 milionów wynosi zadłużenie miasta, gminy. Inwestycje typu hala sportowa na kilka tysięcy miejsc to jest po prostu chora inwestycja. To jest jakaś gigantomania, która nie pasuje. Ona nie rozwiązuje żadnego problemu. Problemem Nysy jest brak pracy. I w tym kierunku powinnyś inwestycje w infrastrukturę. Strefa jest do uzbrojenia, zamiast kupować tereny po FSD, które trzeba przywrócić do pro, rewitalizować, bo są zdewastowane praktycznie przez 14 lat, tam się nic nie dzieje. W 2002 fabryka została zamknięta. To, to, to jest teren do, to nie jest teren, na którym można wybudować coś od ro... Tam trzeba najpierw wyburzać te wszystkie fundamenty. naprawić. to są gigantyczne nakłady, trzeba 7 milionów przeznaczyli na, na, na rekultywację tych. Tych terenów na, na przygotowanie. No i to będzie tak zwana wtopa inwestycyjna. 23 miliony kosztował ten teren. A zysku z tego nie będzie żadnego. Wspomniał pan o miejscach pracy tych miejsc całkiem sporo, bo o ile dobrze kojarzę, nawet w setkach burmistrz zapowiadał, ma powstać przy dekadzie galerii. Tutaj akurat temat, który też jest dość kontrowersyjny. No, ja mam wątpliwości, czy wielkopowierzchniowe, wielkopowierzchniowe obie, obiekty handlowe budują jakieś miejsca, zwłaszcza galerie, bo galeria to jest jeszcze specyficzny system organizacji tego handlu. On, jeśli powstanie 200 miejsc pracy w, w dekadzie, to, to zniknie 400 miejsc pracy w drobnym handlu gdzieś tam, w, 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 w który jest w tej chwili. Ale 90% mieszkańców jest za tym, żeby ta... Nie wiem, czy jest taki procent. Nie znaczy, dane, galeria może powstawać na sobie powstaje tylko nie w tym miejscu, to jest centrum miasta. Sama logistyka, no wszyscy się są przeciwko i urbaniści, i mieszkańcy, no, no, wpakowanie do centrum miasta takiego obiektu, który dzisiaj Nysa jest zatłoczona, w godzinach szczytu ciężko wyjechać rano i o między 14 a 16, a co dopiero będzie, jakby jak kilka tysięcy klientów dziennie będzie, będzie chciało przyjechać do galerii, prawda? Więc to jest fatalna lokalizacja burmistrz robi wszystko, żeby żeby że tak powiem zrealizować plany dekady, bo dekada już ten teren ma. Kupiła go za 400, znaczy poprzednicy kupili za 430 tysięcy, a dzisiaj ten teren, jak się zmieni plan, to jest warto oczywiście z 20 milionów i widać jaki to jest interes. W związku z tym dlaczego pan burmistrz tak postępuje, to mnie ciężko powiedzieć. Jest to na pewno nie w interesie miasta, bo jeśli już kupił teren po FSD, no to proszę niech na FSD w dekadzie da te półtora hektara. Niestety dekada tam robi, tam nie będzie problemów komunikacyjnych i tam w zasadzie mogłoby powstać centrum handlowe i to, i to duże centrum handlowe, to jest 20 hektarów do zagospodarowania. Co sugerował poseł Janusz Sanocki, pochodzący z Nesy poseł niezależny. Dziękuję bardzo. Dziękuję przyjmie. Miłego dnia.